Parabola. Dlaczego parabola? Przede wszystkim parabola powstała w 2014 roku, jakoś tak z tego co pamiętam na jesieni chyba. Parabola to jest nasz taki troszeczkę, można powiedzieć, wewnętrzny symbol i tutaj pewnie go tam rozwiniemy za chwileczkę. Na początku zaczęliśmy w trzyosobowym składzie, czyli oprócz mnie jeszcze Bartek, Johnny Niewiadomski po prawej i Ola Sosińska, przepraszam, Aleksandra Sosińska. Ona się denerwuje, jak się mówi Ola. Nieprawda. W takim składzie powstała nasza płyta debiutancka, chociaż jak już ktoś powiedział, debiutantami nie jesteśmy. Perspektyw. Następnie do zespołu dołączyło tutaj dwóch kolegów młodej generacji muzyków ostruckich, Dominik Wagner, bębniarz, i Bogumił Dzierżek, gitarzysta. No i tak to właśnie spotkaliśmy się w takich miłych okolicznościach przyrody na 20 parę godzin przed naszym pierwszym koncertem, gdzie zagramy materiał z naszej płyty. Nasza płyta jest dokładnie o tym, że świat jest postrzegany przez różne perspektywy. To może nie jest jakieś odkrycie, to co mówię, ale teksty mówią o tym, że każdy z nas to wszystko widzi po swojemu i w wyniku tego należy uważać na jakieś prawdy objawione, na autorytety, którymi się otaczamy, ponieważ to samo bardzo wydawałoby się, by się jasna, jakaś jasna rzecz, jasna sytuacja przez dwie osoby może być postrzegana tak różnie, że może dochodzić do bardzo poważnych konfliktów. Jest 5 podstawowych kompozycji. To są kilkunastominutowe utwory, więc może dlatego nie ma ich więcej. No i takie te nasze kompozycje są rozdzielone przez takie krótkie formy muzyczne, takie właśnie perspektywy. No tak to pokrótce wygląda. Muzyka paraboli to jest taką pochodną tego wszystkiego, czego słuchaliśmy przez całe życie. Tutaj jak jesteśmy w piątkę, chłopaki Miłek i Dominik dołączyli do zespołu trochę później, już po powstaniu materiału. Cały materiał jest, tak jak mówię, pochodną naszych Ziemka i moich głównie fascynacji muzycznych z przeszłości. Między innymi rock progresywny, między innymi jakaś psychodelia i cięższe odmiany rocka, tak powiem ogólnie. I stąd takie, dlatego to tak wygląda wszystko, tak brzmi, tak jest poaranżowane, kawałki są bardzo rozbudowane, bardzo długie, wielowątkowe i naprawdę są absolutnie niejednoznaczne. Nie można powiedzieć, że dany utwór jest tylko, opowiada historię tylko z jednego punktu widzenia, z jednej perspektywy. A wracając jeszcze do tekstów i do całego przekazu, że tak powiem, płyty. Kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, że tyle jest wszechświatów, ile jest ludzi na świecie. I tak samo można powiedzieć chyba o postrzeganiu świata, postrzeganiu różnych zjawisk, bo to, co dla jednej osoby może się okazać dobrem absolutnym,
dla zupełnie drugiej może być ułożone na totalnie przeciwnym krańcu osi. Także o tym jest nasza płyta, nasza muzyka, nasze teksty. Może być dodatnie, ważne jest życie te realne, teraz, tu i teraz. Bo za x lat nikt ci tego nie wróci. W internecie może sobie zapisz, kopiuj, wklej. Zdjęcia zobaczyć. No teraz sobie wspomnieliśmy dzisiaj tutaj z kolegami, jak gdzieś tam w moim przypadku zaczynaliśmy grać z Heretikiem, z takim zespołem, który gdzieś tam istniał na początku lat 90. No i cóż, i do ZNTK-u, tego słynnego, na koncertu przychodziło bezinternetowo, bo internetu nie było, 300 osób, to była normalna sprawa i grały samo wszystkie zespoły, Heretik, Agonia, powiedzmy jakieś jeszcze inne KPL i przychodziło tak normalnie, 300. Czasem i było to normą, a teraz jest ból właśnie. Internet nie jest niezbędny, przydaje się, jest potrzebny, ale nie jest niezbędny, nie może zastąpić realnego świata. Były taką dyskusję psychologiczną. Tak, troszkę popłynęliśmy w stronę, chyba nie tak. Bądźcie z nami, bądźcie na ciczy, bądźcie, no i poszedł i uciekł. Bądźcie na ciczy, bądźcie na bądźcie. Czerwony kapturek, bądźcie na paraboli. Bardzo mi się podoba reggae. Takie, no, nie znam całego tego nazewnictwa, tak, w tym nurcie muzycznym, ale bardzo mi się podoba reggae wykonanie, na przykład jak było Blocking Bra w 2013 roku. Każda muzyka ma swój okres, tak? Tak samo było z rockiem na przełomie lat 70. Tak samo było z ciężkim metalem na przełomie lat 80. i 90. Tak samo było chociażby z hip-hopem, tak? Na przełomie lat 90. i 2000. A teraz to ja nie wiem, co. No teraz reggae, tak. A słuchałeś hip-hopu? Tak, słuchałem. Znaczy słuchałem w sensie nie, że byłem wielkim fanem, ale słuchałem poszczególnych tam wykonawców, tak? Kogo? LSO. Co chcą zrobić Bentley? Znowu jest dzień, znowu unoszą się chmury. Z dala od chałtury, chóry w kolorach purpury. Lecą dalej, syntyku malej, rośnijcie fale, a tym balem dychę trwa. Dobra. Wyszło. Słuchajcie, widziałem teraz, kura zniosła jajko.